Kiedyś to mieliśmy taką drużynę Dynamo Tbilisi, teraz też jest, ale to była drużyna, która grała jak Barcelona. To był jeden z najlepszych klubów w Europie. A teraz mamy trochę kryzys i nie mają drużyny pieniądze, ale ludzie bardzo lubią piłkę nożną i to jest numer pierwszy sport. Bardzo źle zaczęliśmy ten mecz. Nie? Przegraliśmy z Irlandią i Szkocją i mogliśmy nie przegrać ten mecz. I teraz po prostu wszyscy czekamy na ten mecz. I ludzie też czekają od nas trochę więcej. I po prostu że musimy pokazać na boisku, że my też możemy grać piłkę, możemy strzelić bramki i możemy wygrywać mecz. W ostatnich latach było tak, że mieliśmy defensywę, bardzo dobrą defensywę. Teraz też próbujemy grać z defensywy i atakować na kontrę. Ale nie wiem, to zależy od trenera, co wymyśli na ten mecz, bo my musimy pokazać ludziom, że musimy atakować, nie? I pokazać wynik, nie? Po prostu musimy wygrać. Idę tam, żeby zagrać ten mecz i pomóc drużynie i strzelić bramkę, to nie idę tam po prostu trenować i po prostu być na zgrupowanie. Ostatnio grałem 2 lata temu, to przed kontuzją jeszcze. I jak widziałem, że dostałem powołanie, to bardzo cieszę z tego, nie? I myślę, że dostanę szansę do grania też i zrobię wszystko, żeby pomóc drużynie. Oczywiście oni mają informacje, oglądają tę ligę, bo tutaj gram ja i wcześniej grałem jeszcze Lado Dwaryszwili, George Popadze i mają informacje o tym ligę i nie wiem co myślą, ale podobają to, że tak wygląda ten stadion, dużo ludzi przychodzą, bo w Gruzji to tak nie wygląda. Nie? Ja na pewno mam informacje o tych piłkarzy, kto grają w naszym ekstraklasie. Nie? Myślę, że on nie będę mnie pytał, ale może będzie pytał, ale on na pewno ma informacje o tej drużynie, na pewno oglądał ten mecz i co Polska grał. I widać, że Polska jest bardzo mocna drużyna i jeden z faworytów grupy dla mnie. Bo oni wygrali mistrzem świata, to wszystko znaczy.